Zbawiciel się rodzi. Niech wam jak najlepiej w życiu się powodzi. Zaś w nowym roku o każdej godzinie niechaj nic, co dobre, was unikuje. Chociaż tyle, no bo to jest moja Wigilia, to ja bym mówię tak zaczęła od kolędy. Witaj Jezu, kochany od patriarchów, czekamy od proroków, ogłoszony od narodów, uprawiony od proroków, ogłoszony od narodów, uprawiony. Ma 98 lat. Brawo! Brawo! Ci najserdeczniejsze życzenia świąteczne Tobie na początek. Może ja się podniosę, żeby Ty aż 98 lat zobaczyć. Tobie na początek wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Jesteśmy sobą 11 lat razem. Nie chcę balsam, akurat uważę. Proszę, to dla ciebie. O, nie o, to. Ale was ona to nie. No ale na chwilę chodzi. Ja chciałam zamówić. Państwa, jestem wielce szczęśliwy, zadowolony. Troszkę będę mówił drżącym głosem, ponieważ nasze spotkanie jest 11, czyli 11 lat nasz klub działa. Troszkę osób ubyło. Ale mało nas jest. Bardzo mało. Troszkę osób ubyło przez ten okres 11 lat. W razie nasze dzisiejsze wigilijne spotkanie jest trzecim w tym roku. Mieliśmy spotkanie wielkanocne tutaj. Mieliśmy z okazji dziesięciolecia klubu. No i teraz mamy spotkanie wigilijne. Serdecznie życzę wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrowia. Dobrego, dużo radości na święta. Bez jakiegoś kompleksu, bez kłopotów. Obyśmy szczęśliwie weszli w nowy 2019 rok. Państwa, to co akurat słyszy się w radiu nie, ale w telewizji, no niektórym akurat troszkę będzie ten rok może dziwny. Nie może być tak, żebyśmy akurat jako emeryci otrzymywali 8 zł emerytury podwyżki. To, co w tej chwili przekazano, akurat wiem, że będzie gdzieś w granicach 80 zł podwyżki emerytury. No, w mieście, w pięknym naszym mieście Tomaszowie, dzięki pracy pani prezydent, pana prezydenta Witko, którego żeśmy gościli na dziesięciolecie, mamy wspaniały, ładny miejski gród, ładne miasto. W każdym końcu akurat widać dobrą rękę, dobre kierowanie. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi i zadowoleni. Również serdecznie witam naszych gości akurat przybyłych. Jesteście z nami prawie od początku zawsze, przez te długie lata. Życzę zdrowych, spokojnych, radosnych świąt, no i szczęśliwego, zdrowego nowego roku. Myślę, że akurat to, co obiecują nam, to, co obiecuje premier, myślę, że nie wróci się do sytuacji, że była pani wicepremier akurat, swoim ministrom dawała nagrody po 100 tysięcy, a my żeśmy otrzymali 8 zł. My żeśmy pracowali na tych, którzy w tej chwili rządzą. W związku z tym czas najwyższy, żeby akurat i o nas również pamiętano.
Nie może być tak, żeby akurat, żebyśmy mieli, żebyście miały akurat, Panie, o 1350 zł emerytury. To jest gorzej niż źle. W związku z tym, no, pamiętajmy o tym. Nie ulegajmy żadnym pokusom, że jedni mówią tak, drudzy mówią tak. Miejmy swoje zdanie, nie bawiąc się w żaden układ polityczny. Absolutnie nie. Ja kiedyś zajmowałem się sprawami międzynarodowymi i polityką, ale od wielu, wielu lat akurat tym się nie zajmuję. Niech się zajmują inni. To, co się obserwuje, jednych zadowala, drugim raczej chyba przeszkadza i nie tak jest, jak powinno być. W związku z tym przystąpmy w tej chwili akurat do wręczenia kominków. To, co Państwo widzicie akurat dzięki dyrekcji szkoły, dzięki urzędowi Pani Prezydent, dzięki naszej Pani, z którą współpracujemy tyle lat, każdy z uczestniczek otrzyma paczkę świąteczną. Pożyczyłem do wiadomości, że dzieci ze szkoły składały do torebek różne produkty po to, żeby seniorzy mogli akurat w swoim wieku na święta jaką gwiazdkę otrzymać. Życzę smacznego. Myślę, że będziecie zadowoleni chyba z tego, który jest. Życzę wszystkiego najlepszego z całego serca. Dziękuję. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, to czas spotkań, również środowiska senioralnego. Dziś mamy przyjemność gościć na Wigilii Klubu Seniora 50+, na zaproszenie pana Hieromia Kiszewskiego. To bardzo radosne spotkanie, niezwykle życzliwe i miłe. Wymieniamy się dobrymi życzeniami, ściskamy się, dzielimy życzliwością. I niezmiernie miło, że również w tym roku udało nam się zorganizować akcję Świąteczna Paczka dla Seniora. Pięknie dziękuję uczniom starszowskich szkół, rodzicom, nauczycielom za to, że mogliśmy przygotować aż 300 świątecznych paczek. One dziś zostały również wręczone podczas tego spotkania. Wszystkiego dobrego na ten świąteczny nas. Naszym seniorom życzę przede wszystkim dużo zdrowia i oczywiście radości. W Tomaszowie Mazowieckim działa wiele organizacji senioralnych. Mają one charakter zarówno sformalizowany w postaci stowarzyszeń, ale niekiedy są to kluby nieformalne, tak jak w przypadku klubu seniora 50+. Również dla takich organizacji, dla takich grup mamy możliwość zaoferowania wsparcia. Wszystkie osoby chętne do tworzenia klubów seniora zapraszamy do udziału spraw społecznych Urzędu Miasta. Tam jesteśmy Państwo w stanie udzielić informacji i otoczyć wsparciem. Przybierzeli do Betlejem pasterze, dając ucznie dzieciom teczku na liże. Pała na wysokości, pała na wysokości, a po na ziemi. Pała na wysokości, pała na wysokości, a pokój na ziemi. Szczera i dobra. Oddawali swe ukłony w pokorze, tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Teraz tak. Anioł pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się na powietrzu.
Klub Seniora ma swoją siedzibę w szkole podstawowej na ulicy Jałowcowej. Przez te 11 lat, bo 10 lat minęło 6 września, odbyliśmy około 500 spotkań. Spotkania z ciekawymi ludźmi. Wicepremier, ambasador z Urzędu Marszałkowskiego, policja, sąd, prokurator, służba zdrowia, urząd skarbowy. No ale to niezależnie od ciekawych osób i z ciekawych spotkań w sensie medycznym, to również troszkę akurat dla radości. Wyjazdy na operę, operetkę. No i to, co żeśmy sobie robili w wodniku, nad Pilicą. Piękne, ale powtarzam, piękne, nie dlatego, żebym się chwalił, tylko dlatego, że wszyscy tak po odbył mówili. Piękne zabawy, piękne wieczorki tam w sensie. A tutaj jesteśmy w tym roku, w Dekosmaku jesteśmy trzeci raz. Wielkanoc, dziesięciolecie w miesiącu wrześniu, no i teraz Wigilia. Troszkę jest mniej osób akurat na dzisiejszym naszym spotkaniu wigilijnym, ponieważ no niestety, ale parę osób choruje. Jeden kolega trafił akurat do kliniki kardiologicznej w Łodzi na Pomorską. Będzie miał bypassy założone. Ania też ma jakiś problem zdrowotny. Także zwykle nas było więcej. No ale niestety 6-7 osób akurat przebywa albo w domu jeszcze, albo już w szpitalu. No jestem wielce rad, że tyle lat trzymamy się w tym gronie w sposób koleżeński, w sposób naprawdę taki szlachetny, uczciwy, wzajemnie sobie pomagamy. Na każdym naszym spotkaniu gościmy przedstawicieli Urzędu Miasta. W miesiącu wrześniu był u nas pan prezydent Witko. No dzisiaj mamy akurat panią wiceprezydent, panią Robakową. Także akurat jesteśmy klubem mniej więcej równolegle powstałym jak Uniwersytet III wieku. Stąd nie mamy porównania z żadnym klubem, bo oni się spotykają raz w miesiącu, a my 4 razy w miesiącu. Kawka, herbata, coś na słodko. Albo organizujemy sobie takie spotkania. Nie mamy żadnej subwencji, żadnych powiedzmy dotacji. Jesteśmy klubem społecznie działającym, przy niedużych składkach, ale rozsądek, troszkę ekonomiki powoduje, że każdy jest zadowolony i chętnie do nas przychodzi. Na dzisiejszym spotkaniu również są dyrektorki naszej szkoły, pani dyrektor Jolanta Jabłońska i pani Elżbieta Olszak. Także zwykle każda impreza, którą organizujemy, są zapraszani i razem z nami są. Bawią się. No, widzą, że akurat jest naprawdę dobrze to robione. Są bez uwag, wielkim podziękowaniem zawsze, cały czas. Dzisiejsze spotkanie ja zabiorę głos, życzenia. Mamy opłatek wigilijny, złożymy sobie wszyscy życzenia akurat świąteczne. Rozdamy paczki, a potem będzie konsumpcja akurat, bogata konsumpcja. Każdy wyjdzie najedzony, zadowolony. Także akurat dzisiejsze spotkanie tak będzie wyglądało, jak każde inne, które do tej pory było. Chrystus rodzi.